Muszę to powiedzieć, bo jest ciężko, jest cholernie ciężko. Każdy krok daje myśl tylko taką: nie biegaj, przestań, bez sensu, po co się męczyć. Ale wiecie, co to oznacza? To oznacza tylko jedno: że trzeba ruszyć swoje cztery litery, zmobilizować się i biegać, 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 trenować i dążyć do celu. Cześć, dzień dobry, witam się z wami. W ogóle tak jest pięknie ostatnio, mam takie szczęście, że jak nagrywam vlogi, planuję nagrywać, to akurat robi się piękna pogoda. Wczoraj myślę sobie, a nagram vloga i patrzę, dzisiaj jest tak pięknie, a wczoraj było beznadziejnie, także bardzo się cieszę. Słuchajcie kochane, parę spraw. Pierwsza, najważniejsza to to, że już mam pierwsze bieganie za sobą. Dobrze mi nawet poszło, bo planowałam te 3 km, ale jakoś tak wycisnęłam 4. Spaliłam tam ponad 250 kalorii i powiem wam, że nie było tak źle. To znaczy, chyba warto było mieć taką długą przerwę i tak długo czekać po to, żeby już po 10 minutach poczuć endorfiny. To już było trzecie kółko, szok. Normalnie to tam tyle tych kółek natrzaskać trzeba na stadionie, żeby poczuć endorfiny. Albo jak się cały czas już ćwiczy, wiecie, dzień w dzień, to zdarzało się, że po bieganiu nawet nie byłam taka tak mocno szczęśliwa jak teraz, dopiero jak się zaczyna. Co fajnego, że nie czułam takiego dużego zmęczenia. Wyobraźcie sobie, że ja teraz pierwszy raz w życiu w ogóle biegałam nie paląc papierosa, bo wcześniej trenowałam, zdrowo się odżywiałam, ale gdzieś tam, wiecie, cząstka chaosu niestety była i paliłam e-papierosa, jak wiecie, w ciąży rzuciłam na samym początku, jak zaszłam w ciążę. I tak mi się super oddychało, to jest w ogóle zupełnie inny komfort biegu, jeżeli o to chodzi. Teraz pomimo takiej długiej przerwy i już nie paląc tego e-papierosa, z oddechem zero problemu, więc wręcz czułam się tak dotleniona, tyle tlenu czułam w płucach, że jak skończyłam biegać, to myślałam, że zemdleję, czułam się trochę pijana, serio mówię, takie dziwne uczucie. No a z takich minusów to to, że może nie bolały mnie nogi czy łydki w trakcie biegu, bo się dobrze rozgrzałam, tylko było takie poczucie ciężkiego tyłka, ciężkich nóg, wiecie, to jest 20 ponad kilo na plus. Także tak, to uczucie ciężkości, bo nawet wyobraźcie sobie, jak nieraz cały czas się zdrowo odżywialiśmy i trenowaliśmy, nieraz robiliśmy sobie takie weekendy szalone, że dużo gdzieś tam zjedliśmy jakieś słodyczy, czy jakieś tam, nie wiem, pizzę, czy jakieś fast foodowe coś w weekend. Wieczorem dochodziła jakaś imprezka, jakieś drinki, to uwierzcie mi, że jak w poniedziałek szłam biegać, to naprawdę źle się czułam i miałam takie poczucie, że trzęsie mi się cały brzuch, boczki, tyłek, wszystko, że tam jest tyle tego sadełka. A teraz tak nie było, teraz naprawdę czułam się taka zbita. A jednak tylko to uczucie ciężkości tego tyłka, tych nóg, ale dałam radę, naprawdę endorfiny, radość, samopoczucie, tak poszybowało wszystko w górę, także zaczęłam treningi. Słuchajcie, no podjarana jestem strasznie tym bieganiem, bo wróciłam po tak długim czasie, daje mi to takiego powera, taką motywację. Jedyny problem, może nie problem, jedyna trudność, która się pojawia, to to, że teraz trzeba naprawdę bardzo się sprężać z czasem i moim i Maciusia musimy tak wszystko dogrywać, żeby wystarczyło nam czasu. No przede wszystkim opieka nad Mikołajkiem. Druga rzecz, czas na pracę. No ja bym chciała mieć ten czas na pracę. Nie... Soboty dla mnie to jest za mało, mam więcej tej pracy, a w tygodniu też gdzieś tam chciałabym popracować, a jest taki problem, że Mikołajek ostatnio mało śpi w dzień, jak ma jedną 3-godzinną drzemkę, to jest dobrze, z tym, że połowę chodzimy na spacerze, więc nie mogę pracować w tym czasie, jak wrócimy szybko obiad, mija pół godziny i wiecie, zostaje tak naprawdę jakieś tam godzina 40 minut, zanim się rozeznam w temacie, przeczytam maile i cokolwiek zacznę, to właśnie Mikołaj się budzi. Także w tygodniu bardzo trudno mi jest pracować, a chciałabym, bo mam dużo tej pracy, a nie mogę. No ale nic, Mikołaj na pierwszym miejscu, praca na drugim miejscu, gdzieś tam w międzyczasie ta dieta i tu chodzi o przygotowywanie posiłków, bo jak patrzę na Maciusia, który wraca z pracy i właściwie siada tylko na godzinkę na kawkę i w międzyczasie i tak musi mieć małego na oku, bo ja go proszę teraz czas dla siebie, bo muszę coś tam zrobić, czy się wykąpać, czy cokolwiek. I zaraz potem on idzie do kuchni i przygotowuje obiad, potem przygotowuje od razu kolację, przygotowuje zaraz śniadanie, to co można przygotować na rano na śniadanie, bo rano wstaje i nie ma czasu na to, żeby robić. I właściwie on kończy dzień o godzinie, kończy dzień, kończy obowiązki takie okołodomowe, gdzie jeszcze on sprząta, gdzieś tam odkurza,
kończę o 21:00. O 23:00 kładziemy się spać. Także naprawdę tego jest bardzo dużo. Ja cały dzień z malutkim też za wiele nie zrobię. Jedyne co rano mam taką chwilę właśnie, jak jest w bujaczku, leżeczku, jest nakarmiony, przewinięty, to on chwilę naprawdę zajmuje się sobą, czyli ogląda Dzień Dobry TVN. Albo próbuje coś tam przykimać. Także to jest chwila, że ja zaczynam nagrywać vloga. Później jak go wezmę na spacerek, to jak wiecie, mam czas, żeby mówić, opowiadać do Was. Także dzisiaj też pójdziemy na ten spacerek, tym bardziej, że jest przepiękna pogoda. To tyle słowem wstępu. A nie, jeszcze dokończę tą myśl, bo tak właśnie już pomyślałam o spacerze. Jeżeli chodzi o zorganizowanie tego czasu, pogodzenia treningów, diety, pracy, Mikołajka, jest to trudne. Ale chcę nagrać dla Was taki film, jak organizujemy sobie właśnie czas, żeby wystarczyło tego czasu na wszystko i żeby zrobić wszystko, co się poplanowało. Tylko też to nie jest tak do końca, bo zauważcie, że ja mówiłam, że będę ćwiczyć 5-6 razy w tygodniu. Jest teraz pierwszy tydzień, gdzie zaczęłam ćwiczyć, biegać i wiem, że nie ma opcji na 5-6 treningów, mam opcję na 3. Tak jestem dogadana z Maciusiem, więcej nie ma szans, żebym w ogóle zrobiła, chyba żeby mi spał w dzień. Ale jak on już zaśnie, to ja wtedy mam czas zrobić drugie śniadanie, bo wiecie, robię drugie śniadania i podwieczorki. Albo przygotować sobie obiad, podgrzać. Chwila, moment i on właściwie wstaje, tak? Albo zmontować filmik, bo też montowanie nie trwa 20 minut, możecie mi wierzyć lub nie. Czasami takie montowanie filmu trwa nawet 4 godziny z szukaniem muzyki, bo... No chcę, żeby te filmy były coraz lepsze, żeby kanał się rozwijał i naprawdę jak mam coś wrzucać, to nie byle co, tylko coś, z czego jestem powiedzmy w 95% zadowolona, no bo nigdy nie będzie idealnie, a może będzie, może za dużo od siebie wymagam, nie wiem, w każdym razie jak coś robię, to staram się robić to dobrze i chcę, żeby te filmy na moim kanale też były fajne. Dobra, co chciałam? Aha, dzisiaj przyjdzie paczka z Nike'a, to Wam pokażę, co zamówiłam, to znaczy część zamówienia już widzieliście w ostatnim vlogu, to Wam pokażę. Aha, chciałam Wam jeszcze pokazać, słuchajcie, jakbyście szukali dla dzieciaczka lampki nocnej, znalazłam to też u innych youtuberek, tak polecały, więc sobie zakupiłam sobie dla Mikołajka, a z drugiej strony w sumie my mamy radość, bo nam się podoba. To jest lampka nocna z silikonu, mięciutka, tutaj się włącza. I ona świeci na kilka różnych kolorków. Zaraz powinna zmienić kolorek. O, widzicie, jak się ją klepnie. Tak. Jak się ją klepnie, to zmienia kolor. Teraz jest różowa. I nie wiem, czy wy to tak widzicie przy tym świetle i w kamerze. O, zielona. No słabo widać niestety w tym świetle, ale wiecie co. Wezmę was do łazienki i wam pokażę. A co? Zobaczcie. Teraz mamy kolorek, o, czerwona. Fioletowa, ona jest śliczna. I jak szukałam lampki nocnej dla Mikołajka, to sobie ją zakupiłam na Allegro, 60 parę złotych, są małe i duże. My zdecydowaliśmy się na dużą, bo i bardzo dobrze, bo duża jest fajniejsza. Także lampeczkę sobie zakupcie dla dzieciaczka. Wiem, że wiele z Was spodziewa się dzieciaczka, a taka lampka nocna się przydaje. Chociaż nasz Mikołajek już śpi po ciemku, to jednak ta lampka, gdzie żeby tylko sprawdzić, czy ma oczy otwarte, czy nie, czy mu się ulało, to sobie włączamy i jest. Dobra kochani, zajmuję się teraz Mikołajkiem, bo jest jego czas na zabawę. Przechodzimy na matę edukacyjną, zaraz będę się z nim bawić, wiecie, różne odgłosy, dźwięki, kształty, zwierzątka, kolorki i te sprawy. Potem ćwiczymy na brzuszku. Później ma znowu karmienie, pewnie chwila drzemki z 15-20 minut. I ja będę przygotowywać drugie śniadanie. I wybieramy się na spacerek, tak jest plan. Po spacerku wracam, mam nadzieję, że będzie jeszcze spał, jem obiad, po obiadku właśnie siadam do komputera i staram się ogarnąć chociaż maile, przygotować do soboty, do pracy. I później idę biegać. Dzień zapowiada się wspaniały. Także później się do Was odezwę. Klasycznie dotarliśmy z Mikołajkiem nad jeziorko, znacie doskonale to miejsce. Chodzimy tutaj często, ponieważ nie jest tak daleko, jest ładnie i też mam tutaj tak dosyć swobodne miejsce, gdzie mogę nagrywać, bo co chwilę nie przychodzą ludzie, bo mimo wszystko gdzieś tam się patrzą i nie wstydzę się nagrywać, ale po prostu bardzo mi to rozprasza, jak widzę w ekranie, że ludzie się oglądają i po prostu patrzą, czy słuchają, jak nagrywam i to mnie rozprasza, nie mogę się skupić na wypowiedzi, także to jest takie fajne zacisze,
zaciszne miejsce do nagrywania. Słuchajcie, no dziś chciałam poruszyć, też mi się wydaje, ważny temat, jeżeli chodzi o macierzyństwo. Film może być przeznaczony do panów. Wiem, że głównie kobietki mnie oglądają, ale jak coś, to zawołajcie swoich mężów albo po prostu przekażecie im te informacje. Bo głównie chodzi o to, jaką rolę oni pełnią, jak ważną. Bo wydaje mi się, że wiele panów w momencie, kiedy zachodzimy w ciążę albo jesteśmy w ciąży, szaleją te hormony, wiele rzeczy się zmienia i tak samo jak pojawia się dziecko, to panowie mogą czuć się zagubieni, ponieważ jest to nowa sytuacja, nie za bardzo wiedzą, jak mają zareagować albo jak mogą pomóc, bo często kobiety niewłaściwie artykułują swoje potrzeby i wychodzi na to, że mężczyzna najlepiej, żeby nie pomagał, ale żeby się domyślił, co, czego potrzebujemy. Także tutaj apel do pań, że warto, żebyśmy po prostu mówiły do swojego męża: weź, kochanie, proszę, pozmywaj, poodkurzaj, czy coś zrób, i wtedy naprawdę myślę, że ten mąż nam pomoże. A jeżeli pozostawimy sprawy same sobie i będziemy czekać, aż ten nasz biedak się domyśli, czego potrzebujemy, no to możemy się nie doczekać i to budzi jakieś tam niepotrzebne konflikty. Także taka dobra rada jest moja taka, żeby naprawdę mówić swoim mężom, czego potrzebujemy, a panowie do was, że jeżeli nie potraficie się odnaleźć w tej sytuacji, ciąża, dziecko, widzicie, że kobieta siedzi ciągle z tym dzieckiem, ma różne stany emocjonalne, tak jak też mówiłam o kryzysie macierzyństwa, i nie wiecie, w jaki sposób możecie pomóc, zapytajcie, bo jeżeli przeraża was na początek opieka nad maluszkiem, gdzieś tam boicie się, że zrobicie mu krzywdę, to po prostu możecie najzwyczajniej w świecie ugotować obiad, odkurzyć, zetrzeć kurze. Są to niby przyziemne, mało ważne sprawy, ale później się okazuje, że są to bardzo ważne sprawy i jak zrobimy taki porządek wokół siebie, to naprawdę od razu lepiej się czujemy i te kobiety, myślę, że też będą czuły się lepiej, że nie wszystko na ich głowie. Nie tylko opieka nad dzieckiem, ale do tego to sprzątanie, gotowanie. To są mało ważne rzeczy przy całej właśnie opiece nad dzieckiem. Ale fajnie jest, jeżeli ta druga osoba pomoże w tych codziennych obowiązkach. Wiem, że panowie chodzicie do pracy i też często wracacie zmęczeni i jest to normalne, ale gdzieś tam jeszcze wykrzesać w sobie odrobinę siły, resztki tej energii, chociaż godzinkę wziąć, naprawdę ogarnąć dom, i to kobietom tak bardzo pomaga. A jak ogarniemy przestrzeń wokół siebie, to naprawdę od razu lepiej się żyje. A dlaczego poruszam ten temat? Dlatego, że zauważyłam, że właśnie u nas jest, tak jak wam też mówiłam, że Maciuś bardzo dużo robi w domu i to mi bardzo pomaga. I czasami sobie myślę, że jest wiele kobiet, które po prostu nie mają tej pomocy. Jest im trudno, ponieważ wszystko jest na ich głowie. Albo panowie, może nie chodzi o brak chęci, tylko o brak wiedzy, co mają zrobić. Panowie, zapytajcie, panie, po prostu mówcie, czego potrzebujecie, a na pewno ci mężowie wam pomogą, bo też z pewnością, patrząc tak bezczynnie na to, że wy się męczycie, że opiekujecie się tym dzieckiem, że wszystko na waszej głowie, też na pewno ci mężowie nie czują się dobrze i potrzebują w jakiś tam sposób ukierunkowania. Po prostu wiecie, to są zadaniowcy. Wystarczy powiedzieć: kochanie, proszę cię o to, o to, o to, to ten mąż to zrobi, gwarantuję wam. Tylko trzeba im to powiedzieć: panie, nie czekajcie, aż się domyśli, bo się nie domyśli. Nie domyśli się nigdy w życiu, a jeżeli otwarcie powiemy, o co nam chodzi, to raczej to dostaniemy. Mikołajek mi się budzi, także będę musiała ruszać i iść, ale to nie stanowi takiego dużego problemu, bo tak jak mówię, nie ma tu za dużo przeszkód, nie ma za dużo ludzi, także można chodzić i nagrywać, tylko zmienię rękę, bo o, tam mi będzie wygodna. Każda z was, dziewczyny, wiecie, jakie macie relacje z mężami, z chłopakami narzeczonymi, ale naprawdę, jeżeli będziecie artykułować swoje potrzeby, swoje myśli, to myślę, że ci mężowie pomogą w tych sytuacjach najtrudniejszych, w których naprawdę potrzebujemy tej pomocy, a szczególnie jej potrzebujemy w pierwszych tych tygodniach, miesiącach, kiedy pojawia się dzieciaczek, bo dla nas to jest niesamowicie ogromne przeżycie, obciążenie psychiczne. Są sytuacje, w których właśnie nie wiemy, jak sobie poradzić, to was odsyłam do mojego filmu o kryzysach macierzyństwa. Są takie sytuacje i co wtedy? I wtedy jedyną, najlepszą opcją jest pomoc właśnie tego męża, tego narzeczonego, który po prostu zakasa rękawy, weźmie sprawy w swoje ręce i nam pomoże. Niby taka pierdoła wziąć i odkurzyć, ale naprawdę od razu lepiej się człowiek czuje. I jedna, i druga strona. Mężczyzna lepiej się czuje, bo nie siedzi bezczynnie i nie patrzy na tą biedną kobietę, która gdzieś tam jest obciążona właśnie tymi wszystkimi obowiązkami. A z kolei kobieta się czuje lepiej, ponieważ została odciążona i poczuje tą pomoc i wsparcie od swojego narzeczonego.
Także naprawdę, otwarcie mówcie o tym, czego potrzebujecie, a na pewno to dostaniecie, tak mi się wydaje, bo wystarczy poprosić, tak? Jesteśmy w związkach, to po to, żeby sobie pomagać, żeby odciążać się z różnych trudnych sytuacji i wydaje mi się, że wystarczy tylko o tym powiedzieć. To tyle, słuchajcie, z nad jeziorka. My troszeczkę jeszcze pospacerujemy, ale przed nami jeszcze długi dzionek, jak wiecie. Dziewczyny, warto, żeby wasi mężczyźni właśnie obejrzeli chociaż fragment tego filmu o tym pomaganiu, bo wiecie, czasami jak się posłucha obcej baby, to jakoś bardziej to przemawia niż jak się mówi bezpośrednio, tak? Jakoś tak obcej kobiety jak się posłucha. Także mężczyźni, jak chcecie pomóc, zapytajcie w jaki sposób, a panie po prostu mówcie, czego potrzebujecie. To jest taka pierdoła, ale tak dużo daje w związku, tak dużo daje w życiu, że naprawdę można sobie ułatwić. No i to całe współżycie w jednym domu jest znacznie prostsze i przyjemniejsze przede wszystkim. Także jakby to powiedział Maciuś, do roboty. Anegdotka. Słuchajcie, nie bez powodu pokazuję ten budynek, bo kiedyś tutaj mieszkałam, ale nie byłoby w tym nic dziwnego, że mieszkałam tutaj chyba 3 lata, 2,5 albo 3 lata i zaraz za tym budynkiem jest domek jednorodzinny. Od razu, słuchajcie, wychodzi się z klatki, jest, wiecie, wyjazd z bloku i jest domek. I tam mieszkał Maciuś i wyobraźcie sobie, że przez te wszystkie lata, jak ja tu mieszkałam, a tam w tym domku Maciuś, ani razu na siebie nie wpadliśmy, nigdy się po prostu nie spotkaliśmy, nie wiem, może nie zwróciliśmy uwagi, ale wiecie, no raczej sąsiadów się zna z widzenia, się mówi dzień dobry, mniej więcej człowiek się orientuje, kto mieszka obok, a tutaj przez tyle lat naprawdę ani razu nigdy nie spotkaliśmy się. W zupełnie innych okolicznościach się poznaliśmy, ale to kiedyś być może wam opowiem. To tylko taka mała, krótka historyjka, jak to nieraz bywa właśnie, widzicie, musi przyjść ten odpowiedni moment, odpowiedni czas i dopiero ludzie się po prostu spotkają. Nawet mieszkając obok siebie mogą się mijać i nigdy nie widzieć. Tak to bywa czasem. Dzień dobry, my już wróciliśmy do domku. Niestety spacerki, tylko godzinka spania i koniec. Mikołajek ostatnio naprawdę nie chce spać, słuchajcie. On tylko śpi tyle co na spacerze, już wracamy do domu i koniec. Koniec spania, teraz tylko zabawa. A mama kiedy obiadek zje? Jak będzie czas? Tak. I tak to wygląda, moi drodzy. Jak do tej pory Mikołajek poszedł na spacerek, chodziliśmy te półtora godzinki do... godzinkę półtorej. Wracaliśmy do domku, on jeszcze sobie spał półtorej albo dwie i miałam, wiecie, czas dla siebie, a tutaj, machanie rączkami, nóżkami, już jesteśmy po karmieniu, przewinięci. I co, kochanie? On lubi nagrywanie, naprawdę, jest taki grzeczny wtedy. Może rośnie przyszła gwiazda filmowa. Co, bąbelku? Cio? Cio? Ciekawe, czy da mamie zjeść obiadek. Zaraz go włożę w bujaczek, także spróbujemy. Dzisiaj mamy, słuchajcie, pyszny obiad, bo jest rybka, kasza, warzywka, zgodnie z naszą dietką, także pyszności. Postaram się zaraz zjeść, potem zrobię sobie kawkę, będę małego nosić po domu, będę z nim tańczyć, bo ostatnio dużo tańczymy. I co potem? I potem idę biegać i Maciuś zajmuje się malutkim. Nie? No, pozdrów wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem Mikołajek. Dzień dobry. Odzywam się do was już z auta. Dotarłam na stadionik, tak.
Także zaczynam za chwileczkę swój trening. Mam zamiar przebiec 4 km, bo ten pierwszy tydzień sobie założyłam, że poniedziałek, środa, piątek biegam 4 km, żeby się nie przeciążać. Na spokojnie się rozkręcić, widzę, że jest kilka biegaczy, już trenują, także zaraz do nich dołączam i robię swój trening. Właściwie to już chcę się też z wami pożegnać na dzisiaj, bo zostanie mi tylko powrót do domu, wykąpanie się i przyjmuje Mikołajka, bo Maciuś oczywiście teraz się nim zajmuje, a jest zmęczony po pracy, także chcę go odciążyć. I jeszcze tylko jedna rzecz, przyszły paczki z Nike'a, które zamówiłam, z Jordankami, świetne rzeczy, tylko dwie są do wymiany, bo rozmiar nie ten, naprawdę trzeba sprawdzać, bo jednej rzeczy, o poprzednio buty zamawiałam 40,5 i były dobre, co mnie dziwiło, bo noszę 38-39. Teraz się tym sugerowałam, zamówiłam też 40,5 i są o dwa rozmiary za duże, także wysyłamy i będę zamawiać w innym rozmiarze i wtedy dopiero zrobię wam prezentację tych wszystkich rzeczy, które kupiłam razem z prezentem Maciusia, a powiem wam, że jest bardzo zadowolona, akurat jego rzecz pasuje idealna i bardzo mu się podobała. Dobra, ja biegnę biegać. Pani, jestem już po bieganiu, wiem, że się już żegnałam, ale muszę to powiedzieć, bo jest ciężko, jest cholernie ciężko, każdy krok daje myśl tylko taką, nie biegaj, przestań, bez sensu, po co się męczyć, ale wiecie co to oznacza? To oznacza tylko jedno, że trzeba ruszyć swoje cztery litery, zmobilizować się i biegać, 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 trenować i dążyć do celu, bo w każdym momencie można zrezygnować, ale trzeba iść do przodu. Musiałam to powiedzieć, ponieważ no, teraz jest ta myśl, później bym zapomniała. I jeszcze jedna ważna sprawa, że naprawdę stawiając każdego jednego kroka, myślę sobie, przestań, odpuść, po co się będziesz męczyła, ale właśnie to oznacza, że trzeba dążyć do celu. Jak mi Endomondo mówi, że ja biegnę 1 km prawie w 8 minut, a kiedyś biegałam w niecałe 6, 5 z kawałkiem, 5,40, słuchajcie, to daje mi do myślenia, że mogę dojść do tego, co było wcześniej. Także nie poddawajcie się, bo poddać się jest łatwo. Poddać się jest łatwo i zawsze możecie to zrobić. Ciśnijcie do przodu. I taka rada dla was, że jak dochodzi do momentu, kiedy już jesteście na totalnym kryzysie, że chcecie przestać, to po prostu wyłączcie myślenie i biegnijcie, turlajcie się. Ja dosłownie się turlam, ciągnę za sobą tyłek, nogi, turlam się. Wyłączcie myślenie, nie biegajcie głową, tylko ciałem. Ostatecznie się już żegnam. Buziaki, dziękuję, że byliście ze mną. Pa!